Państwa, jak najserdeczniej na Mercedes-Benz Stadium w amerykańskiej Atlancie w stanie Georgia. Przy mikrofonie Dariusz Szpakowski. Razem ze mną spotkanie komentować będzie dla Państwa Jacek Laskowski. Przed nami kolejne w tym tygodniu spotkanie Division Rivals. Liczymy oczywiście, Jacku, na fenomenalne widowisko. Meczom towarzyskim nie towarzyszy presja wyniku. Często więc właśnie wtedy widzimy najodważniejsze decyzje, najbardziej fantazyjne driblingi, rozegrania i strzał. Cristiano Ronaldo! Co za obrona najwyższej klasy parada. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Zobaczmy, co zrobi. Ronaldinho. Carles Puyol. Będzie chyba podawał. Mbappé! Pierwsza bramka w tym meczu i mam nadzieję, że nie ostatnia. Dobra dyspozycja strzelecka zawodników z pierwszej linii to podstawa, a tu możemy spodziewać się jeszcze wielu świetnych akcji. Popatrzmy na to z bliska. No, skoro zawodnik znalazł się w takim miejscu i w takiej chwili, to bramkarz niewiele mógł uczynić. Strzelec musiałby się bardzo postarać, żeby minąć się z celem. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu. Jest 1-0. Może coś z tego będzie. Ma miejsce, aby wrzucić w pole karne. Wijnaldum. Martial. I do Bruno Fernandesa. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Nie ma gwizdka, gramy dalej. Sędzia uznał, że lepiej będzie zastosować przywilej korzyści. Próba odebrania piłki kończy się faulem i upomnieniem od sędziego. Mamy bramkę, wyrównanie, a jest to właściwie dopiero początek meczu. Rzeczywiście od pierwszych minut spotkania mamy tu widowisko, które trzyma w napięciu i nie pozwala oderwać wzroku. No, może coś z tego będzie. Okazja do dośrodkowania. Wijnaldum, Delf. Wspaniałe podanie, ale szansa. No, spróbuję. Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. No, mogą teraz skarcić rywali. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Ronaldo. Messi przed szansą. Niesamowite! Nie ma bramki! Fantastyczne zachowanie obrońcy. To była stuprocentowa sytuacja. Gdyby nie on, byłby gol. Bruno Fernandes. Delf. Długo, spokojnie rozgrywają atak. Teraz szansa na prowadzenie. Brawa dla obrońcy za tę interwencję. Teraz na skrzydelniku tu Messi. Messi. Cristiano Ronaldo. Piłka u Neymara. Mbappé. I piłka w rękach bramkarza. Raheem Sterling. Ładnie rozwija się ta akcja. Wijnaldum. Martial. Wykłada piłkę koledze. Czy będzie prowadzenie? Wspaniała gra w obronie, odebrał mu piłkę. Neymar. Sokrates z gracją prowadzi piłkę. Kylian Mbappé. Sterling i strata. Azpilicueta. Bruno Fernandes. Raheem Sterling. Ma piłkę. Co teraz zrobi? Dośrodkowuje. Ładne wejście. Przejęcie piłki. Rozpoczynają kontratak. Ronaldo niedokładnie i strata piłki. Martial. Ronaldinho. Jest szansa na kontratak. Interesująco zapowiada się ta akcja.
To będzie dla nich szansa na objęcie prowadzenia. Masz rację, kiepska interwencja bramkarza, słuszny rzut karny. Nie myli się, gol! Na powtórce wygląda to na bułkę z masłem, ale rzut karny zawsze jest wyzwaniem dla strzelca. Chociaż widać teraz, z jaką pewnością podszedł do tej jedenastki. Tak trzeba, bo inaczej presja potrafi przytłoczyć. Wynik 2-1. Jeszcze o niczym nie przesądza. Puyol wyłuskał mu piłkę. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Ależ przeczytał to jak profesor. Bruno Fernandes. Partnerzy z drużyny podążają za tym atakiem. Martial. To może być wyrównanie? Uff, co za interwencja. Mają teraz trochę miejsca. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Wijnaldum. Bruno Fernandes. Martial. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Mbappé. Dobre podanie za plecy obrońców. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać. I mamy bramkę, ależ niesamowity jest ten Neymar! Ma prawdziwy dar, to jest nieprawdopodobny wręcz talent. Czasem może trochę gwiazdorzy, ale po takich bramkach kibice wybaczają. Nieraz widzieliśmy pogoń za wynikiem przy dwubramkowej różnicy. Zobaczymy, czy i tym razem jest 3-1. Idzie do przodu. Bruno Fernandes. Ponownie przy piłce Sterling. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Dobrze, wygrał to starcie. Cristiano Ronaldo. Ładnie, prostopadłe zagranie. Piłka daleko wybita przez bramkarza. Leo Messi w najlepszym wydaniu. Absolutna dominacja Argentyńczyka na boisku. To prawda, gra dziś naprawdę dobry mecz. Jest bardzo aktywny z przodu. Często już próbował szczęścia, co mogą Państwo teraz zobaczyć na swoich ekranach. Jedną bramkę już ma na koncie. Chyba sobie tym tylko zaostrzył apetyt. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Puyol. Zupełnie nie. 3-1 to rezultat po pierwszych 45 minutach. Ciekaw jestem, jak oceniłbyś grę Neymara w pierwszej połowie. To był na razie jego bardzo dobry występ. Świetna bramka i między innymi dzięki jego wysiłkom prowadzą do przerwy. Ruszyli. Drugie 45 minut.
João Cancelo. Delf. Riyad Mahrez. Ponownie, celnie podaje. Wijnaldum. Delf. Na piłkę, co z tego wyniknie? Pujolek spędziuje piłkę z dala od bramki. Martial. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Neymar ma miejsce na skrzydle. Dobrze, do przodu. Delf. Będzie okazja do kontry. Martial. Dobry, skuteczny odbiór. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Świetny przegląd pola. Lloris odbija, piłka w boisku. Grają dziś jak nakręceni. Ciągle uderzają na bramkę rywali. Kilkubramkowe prowadzenie im nie wystarcza. Cały czas biegnie z piłką. I Puyol oddala niebezpieczeństwo. Riyad Mahrez. Martial. Piłka... Anthony Martial! Wyciągnięty jak struna. Sięgnął piłki. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Cóż, chyba będzie chciał jak najszybciej zapomnieć o tym uderzeniu. Pełna zgoda. Nie wiem, czy nieczysto trafił głową w piłkę, czy po prostu mu... Aj, fatalne zagranie bramkarza. Mogą słono za to zapłacić. Neymar. Bramkarz popisał się wspaniałą interwencją. Byłem pewien, że piłka wyląduje w siatce. Bruno Fernandes. To może być bramka kontaktowa. No... Ładnie, powoli odrabiają straty. Oby tak dalej, a sprawa końcowego wyniku ponownie będzie otwarta. Minęło 15 minut drugiej połowy. Roberto Carlos. Szansa, może coś z tego będzie. Ładna akcja skrzydłem, jest teraz szansa na dośrodkowanie. A teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Ribery przed szansą. Gol! Kolejny do kolekcji. Mają już dwie bramki przewagi. Nie jest to może jeszcze pewne zwycięstwo, ale coraz bardziej się do niego przybliżamy. Tak trzymać! Jak widzimy w powtórce, natychmiastowa odpowiedź na trafienie rywali. Ależ się szybko otrząsnęli po stracie gola. No i mamy na tablicy wynik 4-2. Spora przewaga, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Dobrze chroni teraz piłkę. Rywale muszą się mocniej postarać. Kolejne celne podanie potwierdza swoje nieprzeciętne umiejętności. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Dośrodkowanie w pole karne z rzutu rożnego, ale nic z tego. Riyad Mahrez. Martial. Del. Dobrze wypatrzył lukę za obrońcami. Bruno Fernandes. Martial. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Mogą teraz skarcić rywali. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Bruno Fernandes. Wijnaldum. To może być bramka kontaktowa? Jest bramka kontaktowa, proszę Państwa. Teraz pewnie poszukają remisu. Wspaniale, że ten mecz znów nam się otwiera. Czekamy na kolejne akcje. João Cancelo. Będzie teraz wyrzut z autu. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Mbappé teraz. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Martial.
Pozostało już zaledwie 15 minut do końca drugiej połowy. Frank Ribery prostopadle do partnera. Spalony! Szkoda tej szansy. Azpilicueta. Sterling drybluje w stronę bramki. Bruno Fernandes. To może być wyrównanie? I tak, tak jest. Mamy bramkę wyrównującą. Czy to odmieni losy spotkania? Nie zdziwiłbym się, gdyby poszli za ciosem. Mogą przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Dzięki właśnie temu wykończeniu. Riyad Mahrez. Bruno Fernandes. Martial. Genialne podanie. Zbliża się do pola karnego. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Urwał się obrońcy. Mahrez, piłkę ma Martial. Mocne, udane wejście. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Bruno Fernandes. Martial. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Znakomity przechwyt, no i tracą okazję na strzelenie ważnej bramki. Czas nieubłaganie płynie. Mamy remis. Kibiców to nie zadowala. Wspierają gospodarzy, by walczyli o wygraną. Cristiano Ronaldo cofa się. Chce pomóc rozgrywać. Frank Ribery. Raheem Sterling. Wijnaldum. Martial. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Kylian Mbappé. No i strata piłki. Ładnie się znalazł na skrzydle. To już sama końcówka, ale oni wciąż napierają, wciąż dążą do zdobycia zwycięskiej bramki. Lewandowski za plecy obrońców, piłka mija obronę. Wychodził sam na sama, przepisy są tutaj jednoznaczne. Do końca meczu pozostało niewiele. Jeśli z tego padnie bramka, może być po zawodach. Ładnie! Kapitalnie strzelił z rzutu wolnego. Mur zawiódł, bramkarz nie sięgnął piłki. No i jest bramka. Coś niesamowitego. To fantastyczna chwila dla strzelca bramki i całej drużyny. Zwycięski gol w ostatnich sekundach meczu. Świetnie się spisał, zareagował wręcz instynktownie i chyba wygrał to spotkanie. Bramka w samej końcówce może być decydująca. Co za moment do objęcia... Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Zwycięstwo na pewno ułatwi... Carles Puyol. I must be a criminal. Keep you talking minimal. Cause most of it's subliminal. And it'll put you in a critical. Used to be invisible. They would refer to me as mythical. Sipping up. Yeah, sipping.